Przed nami ostatni weekend wakacji, a co za tym idzie, wzmożony ruch na drogach. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Będą zwiększone ilości patroli ruchu drogowego. Możemy się spodziewać dodatkowych kontroli kaskadowych pomiarów prędkości. Policjanci będą głównie zwracać uwagę na prędkość pojazdu. Będziemy zwracać uwagę na osoby, czy mają zapięte pasy, czy dzieci jadą w fotelikach, czy sprawny jest pojazd technicznie. No i tutaj też najważniejszym takim czynnikiem, który będzie kontrolowany, to stan trzeźwości kierowców. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na prędkość pojazdów. No, możemy się liczyć z tym, że na drogach naszego powiatu będzie grupa Speed, która będzie bacznie patrzeć na piratów drogowych. Ostatni tydzień tego miesiąca pokazał, że niestety kierowcy jeżdżą z nadmierną prędkością. Tylko w dniu wczorajszym zatrzymano 5 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km w terenie zabudowanym. W związku z czym konsekwencją tego było zatrzymanie praw jazdy na 3 miesiące. Należy również pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego.